ostatnie 15 lat i najlepsze wystawienia wesela w Polsce. No to na pewno Grzegorzowskiego w Teatrze Narodowym. No to na pewno Anny Augustynowicz w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. No to na pewno Malabar Hotel w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. I na pewno, już dzisiaj jestem tego pewien, po roku czasu od premiery będzie to wesele w reżyserii Marcina Libera. To zbyt goszczy. Właśnie to zbyt goszczy. Dlaczego? No, ludzie mówią i też recenzenci opowiadają, że takie kontrowersyjne wesele. Moim zdaniem nie ma tam nic kontrowersji. Jest to wesele puste, ale puste znaczeniowo. Puste, bo być może opisujące dzisiejsze społeczeństwo, które właśnie jest puste. Liber utopił wszystkich bohaterów w pijaństwie. Woda leje się strumieniami ze sceny. W zasadzie wszyscy są absolutnie nietrzeźwi od samego początku. Utopił w mocnych przyśpiewkach, w mocnych scenach, pewnych filmowych znakach, no ten słynny krzyż zjeżdżający na sztankiecie, odwrócony, prawda, jak w słynnej scenie z filmu Popiół i Diament. Zresztą tych scen, tych nawiązań do Popiołu i Diamentu jest jeszcze kilka. Wesele bezideowe, wesele z Placu Zbawiciela w Warszawie, można powiedzieć. Wesele, które nie pokazuje żadnych podziałów między Polakami, pokazuje absolutną obojętność wobec i symboli narodowych, i patriotyzmu, i wobec Polski.